Spójrzmy teraz na kolejne zadanie. Mamy jakiś towar, no i może zróbmy to na razie na liczbach, żeby to może było dla Was troszkę jaśniejsze. Mamy jakiś towar, niech on kosztuje 100 zł i wiemy, że cenę tego towaru podniesiono dwukrotnie o 10%, na przykład. Czyli podnosimy cenę o 10%, no i później znowu podnosimy cenę o 10%. No to jeżeli liczymy sobie pierwszą podwyżkę, no to tak, do tej ceny początkowej, czyli do tych 100 zł, należy dodać 10% ze 100 zł i wówczas otrzymamy 110 zł, tak? 10% to będzie 10 setnych, czyli 1 dziesiąta. 1 dziesiąta ze 100 to będzie 10. 100 plus 10 da nam 110 zł. No i teraz, jeżeli mamy drugą podwyżkę, czyli tą, no i podwyższamy znowu o 10%, mamy drugą cenę, tak? I podwyższamy znowu o 10%, to zapiszemy to w ten sposób, że do 110 zł dodamy 10%, ale tej nowej ceny, tak? Czyli 110, czyli dostaniemy 110 dodać, no i tu mamy 1 dziesiąta ze 110, to będzie 11, 110 plus 11 to będzie 121 zł. No i tyle musimy zapłacić za dany towar po dwóch podwyżkach. Następnie pytanie jest takie, o ile procent musimy obniżyć tą cenę, żeby ten towar kosztował znowu 100 zł? Czyli gdybym Was zapytała, o ile, czy jaką kwotę trzeba odjąć od tej ceny, żeby otrzymać kwotę początkową, to powiedzielibyście, że 21 zł, tak? No bo 121 odjąć 21 zł da nam to, co mieliśmy na początku. No ale tak, my wiemy, że nas interesuje wynik w procentach, czyli od 121, czyli od tej nowej ceny, musimy odjąć, żeby cena była niższa. Ileś tam procent tej ceny, aby otrzymać tą cenę, która była na początku. Czyli na początku mieliśmy 100 zł. No i dokładnie to samo musimy zapisać tutaj tak naprawdę w naszym zadaniu. Czyli my wiemy, że tak naprawdę cenę naszego towaru podniesiono dwukrotnie o 25%. Czyli skoro cena początkowa wynosiła x, no to musimy do tej początkowej ceny dodać 20% tej ceny początkowej. Czyli mamy tak, x to jest cena początkowa, dodać 25% tej ceny, czyli x, i to musimy sobie policzyć. To będzie cena po pierwszej podwyżce. Czyli tak, x to będzie 1x, 25% to 25 setnych, czyli 1/4 x, czyli otrzymamy 1 1/4, czyli 5/4 x. I to jest po pierwszej obniżce. No ale my wiemy, że była jeszcze po pierwszej podwyżce. Natomiast my wiemy, że była jeszcze jedna podwyżka, także o 25%. Czyli podwyższamy, zobaczcie, tak jak tutaj, tą nową cenę plus 10% z tej nowej ceny. Czyli tutaj robimy tak samo. Mamy 5/4 x dodać 25% z tej nowej ceny, czyli z 5/4 x. No i to musimy policzyć. Czyli mamy tak, 5/4 x dodać 25% to będzie 1/4 razy 5/4 x. No to lecimy dalej, mamy tak, 5/4 x dodać 5/16 x. No i musimy to jeszcze sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli do 16. Czyli tutaj będziemy mieli 20/16 x plus 5/16 x, czyli 25/16 x. I to będzie cena po drugiej podwyżce, czyli to, co tutaj było pokazane przy pomocy tej kwoty, tak? 121 zł. I my teraz chcemy tą kwotę, którą otrzymaliśmy tutaj, czyli 25/16 x, zmniejszyć, tak? Czyli odejmujemy o ileś tam procent, my nie wiemy o ile procent, tej naszej kwoty,
czyli z 25/16x, żeby otrzymać tą kwotę początkową, czyli tu na początku mieliśmy 100 zł, a tu na początku mieliśmy x-a, czyli tutaj ten x musi się pojawić. No i zacznijmy od tego, że włączę sobie 25/16x przed nawias, bo widzimy, że to nam się tutaj w obu wyrazach powtarza, czyli to sobie zapiszmy. A wówczas w nawiasie nam pozostanie 1 odjąć p% równa się x. Jeszcze tu się zatrzymajmy przed tym nawiasem, ponieważ tutaj mieliśmy dwa wyrazy, włączamy czynnik przed nawias, to w nawiasie też muszą być koniecznie dwa wyrazy. Czyli 25/16x podzielić przez 25/16x to będzie 1, a jeżeli ten wyraz podzielimy sobie przez 25/16x, to nam zostanie minus p%. No i teraz tak, najpierw obie strony podzielę może sobie przez x, czyli tu nam zostanie 25/16, no i ten nasz nawias, a x podzielić przez x to będzie 1. A następnie obie strony podzielę przez 25/16, czyli pomnożę przez 16/25. Czyli to, co mamy w nawiasie, 1 odjąć p% będzie równe 1 razy 16/25, czyli 16/25. A następnie przyniosę sobie jedynkę na stronę prawą i zmienię oczywiście znak, czyli minus p% to będzie 16/25 odjąć 1, a jedynkę zapiszę sobie jako 25/25. No i lecimy. Czyli minus p% to będzie 16 odjąć 25 to będzie minus 9, czyli mamy minus 9/25, czyli p% to będzie 9/25. No i teraz tą liczbę należy zamienić sobie na procent, czyli 9/25 pomnożę przez 100%. Co można tutaj skrócić? No możemy skrócić 25 i 100, a 9 razy 4 to 36, czyli to oznacza, że należałoby tą cenę obniżyć o 36%, aby wrócić do ceny początkowej. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt B, czyli tutaj co wiemy, że x to będzie znowu początkowa cena towaru, natomiast wiemy, że podniesiono cenę tego towaru dwa razy o 50%, czyli pierwsza i druga podwyżka, tak? To sobie w ten sposób zapiszmy. No dobra, czyli najpierw pierwsza podwyżka, czyli do ceny towaru, czyli do naszego x, dodajemy 50% x. Czyli mamy tak, x to będzie 1x, dodać 50 setnych x, 50 setnych to będzie 1/2, a więc 1 plus 1/2 to 1 1/2x, czyli otrzymamy 3/2x. I to jest cena towaru po pierwszej podwyżce. Następnie tą cenę znowu podwyższamy, czyli do 3/2x musimy dodać 50% 3/2x. No i tak liczymy, czyli mamy tak, 3/2x, 50% to już wiemy, że to jest 1/2, czyli plus 1/2 razy 3/2x, czyli mamy tutaj tak, 3/2x plus 3/4x. Rozszerzamy, żeby mieć ten sam mianownik, czyli do czwórki, czyli tu mamy 6/4x plus 3/4x, czyli otrzymamy 9/4x. I to będzie cena, którą musimy wydać po drugiej podwyżce, tak? Za dany towar. No i teraz w etapie trzecim musimy tak, tą cenę, czyli to 9/4x, obniżyć o ileś tam procent. My nie wiemy o ile procent tej ceny, czyli 9/4x, aby otrzymać dokładnie tą samą cenę, którą mieliśmy na początku. A na początku ta nasza cena wynosiła x. No i tak, jak to rozwiążemy? Może znowu wyłączmy sobie wspólny
czynnik przed nawias, czyli 9 czwartych x, czyli tutaj nam zostanie 1, odjąć p procent równa się x. Podzielę obie strony przez x, czyli mamy tak, 9 czwartych, 1 odjąć p procent równa się x przez x, to będzie 1. Następnie tutaj mamy tak, mnożenie, czyli jeżeli pomnożymy sobie obie strony przez odwrotność, tak? No bo musielibyśmy sobie podzielić przez 9 czwartych, ale możemy od razu napisać, że jak dzielimy przez 9 czwartych, to mnożymy przez odwrotność tej liczby, czyli przez 4 dziewiąte. Czyli mamy tak, 1 odjąć p procent równa się 1 razy 4 dziewiąte, to 4 dziewiąte. No i teraz przenosimy sobie jedynkę na prawą stronę, czyli minus p procent. O, uciekło mi coś. Minus p procent równa się 4 dziewiąte, odjąć 1. Może tu policzmy dalej, czyli minus p procent to 4 dziewiąte odjąć 9 dziewiątych. W ten sposób zapisałam sobie jedynkę, no bo chcę mieć ten sam mianownik. Czyli minus p procent to będzie tak, 4 odjąć 9 to minus 5, czyli minus 5 dziewiątych, czyli p procent to będzie 5 dziewiątych. No i my teraz tą liczbę chcemy sobie zamienić na procent, czyli 5 dziewiątych mnożymy przez 100 pierwszych, tak, procent, czyli przez 100%. 5 razy 100 to będzie 500 dziewiątych procent. No i musimy jeszcze wyłączyć sobie całości, czyli dziewiątka w 500 mieści nam się 53, 54, 55 razy i nam jeszcze zostanie 5 dziewiątych procent. Czyli to oznacza, że właśnie o tyle musimy obniżyć naszą cenę towaru, aby wrócić do ceny początkowej.